Niedługo rozpocznie się mecz, w którym będą mogli przypieczętować awans do fazy pucharowej. Jednak nie wszystko dzisiaj zależy od nich. Halo, dziś komentujemy dla Państwa z Gelsenkirchen, gdzie gościmy na Arena auf Schalke. Zapowiada się interesujące widowisko. Przekonamy się, co przygotowały oba zespoły. Dzisiejsze spotkanie będzie wraz ze mną komentował Jacek Laskowski. Ja nazywam się Tomasz Smokowski. Przed nami ostatni, trzeci mecz fazy grupowej Euro 2024. Z pewnością oba zespoły będą chciały dać z siebie wszystko. Dziś Gruzja zmierzy się z Portugalią. Każdy mecz w fazie grupowej jest ważny. Trzeba regularnie gromadzić punkty i grać swoje, nie oglądając się na rywali. Liczę na dużo dobrych piłkarskich emocji. Niemożliwe, nie ma bramki! Przy strzałach z takiej odległości zwykle nie ma zmiłuj, ale tutaj stało się coś niesamowitego. Głęboka ta centra z narożnika. On jest niemożliwy! Jak on to wyjął? Przy takiej odległości nie miał czasu na reakcję, a jednak to obronił. Brawo! Będą musieli wymyślić coś naprawdę specjalnego, aby przedrzeć się dzisiaj przez taką defensywę. No i chyba teraz ruszą z kontratakiem. Dobrze zagrane, będzie teraz sytuacja. Tak, proszę Państwa, gol! Tym trafieniem melduje się w protokole sędziowskim. Mamy otwarcie w wyniku meczu. Teraz na ekranach powtórka tej bramki. Kapitalny kontratak. Rywale nie zdążyli nawet postawić zasieków obronnych. A potem, cóż, no nie mogło to nie wpaść przy przewadze 2-1. W takiej sytuacji można zrobić dosłownie wszystko. To musiało skończyć się golem. No to mamy 1-0. Gio. Bali. Bernardo Silva dobrze odbiera piłkę. Uwaga, będzie szansa bramkowa. Jak to nie wpadło? A wydawało się, że to świetny strzał. Za dużo tu było kombinacji. Czasem przy sytuacji sam na sam trzeba posłuchać instynktu. Jacku, dziś z Portugalią liczą się wszyscy, ale trzeba powiedzieć, że dopiero niedawno reprezentacja tego kraju dołączyła do grona najmocniejszych na świecie, oczywiście pomijając lata 60. Tak, przełomem było chyba Euro 96, w którym odpadła w ćwierćfinale. Potem przyszły znakomite Mistrzostwa Europy w Belgii i Holandii. Gwiazdy światowego formatu na ławce trenerskiej i na boisku. Obecnie to prawdziwa potęga. Rywale naciskają. Traci piłkę po tym wejściu. Portugalczycy bynajmniej nie dominują w tym spotkaniu. Rzadko mają futbolówkę. Tyle, że w tej grze nie chodzi o posiadanie piłki, a o kierowanie jej do bramki rywala. A pod tym akurat względem są lepsi w tym meczu. Prowadzą i nie muszą się przejmować drugorzędnymi statystykami. No i może się tu narodzić kolejny groźny atak. Ronaldo! Rozumiem zamiar, była okazja podwyższyć prowadzenie, ale tym razem niecelnie.
Dobrze, że próbują. Spodziewam się kolejnych takich ataków, aż coś wpadnie. Niedługo zabrzmi gwizdek. Doliczona tylko minuta gry. Sędzia kończy pierwszą odsłonę gry i zespoły kierują się do szatni. Solidny występ w pierwszej połowie. Taka gra musiała się podobać kibicom. Naprawdę godny podziwu występ, który realnie wpłynął na wynik. Jeśli uda się podtrzymać formę, to zapowiada się ekscytująca druga połowa. Szanowni Państwo, gramy. Portugalia na razie lepsza, lepsza o jedną bramkę. Okazja, może być groźnie. Groźnie było, dobra interwencja. Portugalia z okazją na podwyższenie z rzutu rożnego. Rożny w wykonaniu Bruno Fernandesza. Uwaga, mocny strzał! Ale piłka trafia do bramkarza. Ten stanął na wysokości zadania. Gio. Dobra interwencja, rywal bezradny. Co wykombinuje? Reszta drużyny nadciąga ze wsparciem. Świetna to była próba. Szkoda, zabrakło trochę precyzji. Przyszedł moment na zmianę. Zobaczymy, co nam to zmieni w spotkaniu. Rywale przejmują piłkę. Kabadze. Ruben Dias. Bruno Fernandes. Uwaga, uderza z dystansu, ale bardzo, bardzo pewna interwencja bramkarza. Bez problemu. Zaraz pewnie zobaczy żółty kartonik. Nie można wykonywać wślizgów w taki sposób. Sędzia chce utemperować grę, więc sięga po żółtą kartkę. Bezdyskusyjnie ma rację. Teraz zmiana posiadania piłki. Przy piłce Cristiano Ronaldo. No i strzela! I bramkarz górą. Może być groźnie. Komfortowo zatrzymuje ten strzał. A zatem jest decyzja, by z ławki wpuścić na boisko świeżą krew. Daleko dogrywa w pole karne. Yeah.
Dawidaszwili. Gwali. Bramkarz dostaje piłkę. Czakwetadze. Niecelnie teraz podaje. Pięć minut do końca regulaminowego czasu gry. No nie, przecież to jest nieprzepisowe zatrzymanie tak obiecującego ataku. Kartka za to zagranie nie będzie dla mnie żadnym zaskoczeniem. Nie, tak grać nie można. Sędzia pokazuje żółtą kartkę i udziela ostrzeżenia. Oby skutecznego. I spokojnie broni to bramkarz. Sędzia pokazuje, że dolicza 3 minuty. Nuno Mendes. Vitinha. Uwaga, bomba z daleka! Końcowy gwizdek. Wynik dzisiejszego meczu już się nie zmieni. Portugalia wygrywa. Ależ to było wyrównane spotkanie. Tak naprawdę żadna z drużyn nie zasługiwała na porażkę. Tym większe wyrazy uznania dla zwycięskiej ekipy. Portugalczyk Bruno Fernandes brylował dziś na murawie. Koledzy z drużyny mieli z niego dużą pociechę. Tomku, to jest na tyle dobry piłkarz, że naprawdę nie można spuszczać go z oka. Dziś dał swej drużynie ważną bramkę, dzięki której objęli prowadzenie.